Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank 3 Up Your Arsenal. Na początek mała synchronizacja, dół, góra. Jak obiecałem w zeszłym tygodniu, a tak naprawdę jakieś 3 minuty temu, jeżeli ktoś chce być tak dokładny, nie no 3 minuty temu, jakieś... No tak, 40 sekund temu, to robimy teraz atak na Phoenix, lol. Znaczy atak na Phoenix, po prostu Phoenix robi. I ratujemy wszystkich! No jak widzicie, nie ma już naszych dronów z gadżet... Tak, z gadżetronu. Z jakiego zastanowienia nie wiem, bo... kurde, czy tu jest jeszcze gadżetron? Czy ja czegoś nie pomrdałem? Pomyliłem. Mrdać to można ogromnie, co najmniej. Dobra, ale my nie interesujemy się tymi robotami, ninja, kurde. No właściwie no... No tak mało jeszcze zostało, tak mało. Almost. No nie! Dobra, kupujemy. YOLO. Znaczy nie wiem, jakie jest YOLO z kupowaniem, ale o co? Na przecenie Biedronce to byś mówił YOLO. Nie wiem, co jak mówić samo do siebie na odcinku. No jej, anihilator wreszcie zaupgradowany na maksa. Teraz to jest decimator. Aha, bo decymetr. Aha. No i teraz jego rakiety są naprowadzane. Znaczy rakiety. Chyba tylko te bomby, które były przez powrotem. To jest chyba jedno naprowadzone. I to jest jedna droga, którą możemy obrać tym zniszczonym. Feniksie. I tak swoją drogą, można się też dostać poprzez glitchowanie gry, co wiele razy mi się udało. Ale no. Nie jest to jakoś zbytnio potrzebne, tylko taka bardzo... tylko taka bardziej ciekawostka, bo... jest to na przykład szybsze od tej windy, a... Nie wiem co... A możemy też zobaczyć, jak tutaj by wyglądało bez tego alarmu, czyli po prostu, żeby to nie było czerwone całe. Dobra, pyk. Ja zapomniałem w ogóle o tym nanotechu, tej paczki nanotecha. Lol. Ja nie wiem w ogóle, czy ona działa, czy jakoś można ją używać, czy co, nie wiem. Whatever. Pyk. Możemy to rozwalić? Byłoby śmiesznie. Więc może musimy się oczywiście... O, jest. Musimy się dostać na mostek, jakby się ktoś nie domyślił. I tego robota trzeba jak najszybciej zniszczyć. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Miło było poznać. Życzę miłego dnia. Śmieciu. Dobra, więc lecimy uratować wszystkich. Tak swoją drogą, jakbyśmy ich wszystkich tych robotów ninja tutaj zostawili kompletnie. Swoją drogą. Jakbyśmy ich wszystkich zostawili i doszli po prostu na ten mostek, to nagle by wszyscy znikli. You certainly took a sweet time. Hey, it's good to see you too. Everyone okay? We're fine. You made it just in time. Any luck with the data disk? Luck, he says. Al cracked the encryption. The disk contains a complete copy of Nefarious's battle plan. He's going to attack planet after planet, leaving nothing but robots in his wake. The Bioblitterator is so well protected, Nefarious doesn't believe we can stop it. Can we? I estimate our odds at approximately 1 in 63 million, give or take. Hey, that's, well, you know, not so bad. The Bioblitterator is programmed to recharge its power cells after each attack. It's recharging at a base on planet Koros right now. And Ratchet, the next target is Veldin. Veldin, czyli nasza rodzinna, że tak powiem, planeta. To znaczy nie rodzinna, ale... No i nagle ta winda się odbudowała sama. Ach, tam są moje. Więc nasza rodzinna planeta, znaczy nie rodzinna, znowu to powtarzam! Nasza planeta
Zresztą tutaj kronka jedynki, na której Ratchet praktycznie żył cały ten czas. Nic nie ma. Blin, mam już kasę. Wejścia 2000. No i no właśnie, ze 100 tysięcy nagle zrobiło nam się 222 tysiące. Aha, to mu po prostu tutaj zostało. Aaa, dobra. Fajnie. Możemy tutaj wejść? Nie możemy. Założycie, że pewnie z glitchami mi się da. Ale dobra, teraz idziemy tam, gdzie się ładuje Biobliterator. Czyli na Koros. To szczerze nie pamiętam, żeby ona jakoś trudna była. Bo to jest nawet ta planeta, o której mówiłem w poprzednim odcinku, że na jednej planecie... w stylu teraz cytat. Na jednej planecie podekspiłem wszystko i zdobyłem praktycznie wszystko. Więc to jest chyba właśnie ta planeta. Nawet nanotek tutaj cały, jaki jest możliwy do zdobycia, zdobyłem. Czy to jest ta planeta, czy to nie? Tak nie. To jest ta planeta. Look, there it is. But how are we supposed to take it out? My biggest gun wouldn't even put a dent in that thing. Then we will need a bigger gun. Yeah, right. Where are we gonna get that kind of firepower? Found it. Huh? Whoa. Yeah, that ought to do it. If you can get me inside the command center, I can override the targeting system and take control of that ion cannon. Let's go. Więc nasz cel to jest to. Yeah. Swoją drogą, podziw, że PS2 mogło taki render distance mieć. Bo nie jestem pewien, czy to tylko zasługa PS3 jest. Zapewne PS2 też miało coś do powiedzenia. Cóż, jestem ciekaw, jeżeli ktoś ma z was jakiś action replay i tak dalej, ja po prostu gra wraz tutaj klęka na tych na emulatorach, to powiedzcie mi, czy jeżeli by się Moonjumpa tutaj użyło albo coś w tym stylu, to czy tam jest to solidne i można dalej iść? Jeżeli tak, to powiedzcie mi może, co tam jest, czy nic ciekawego, czy coś może fajnego jest. I coś będziemy tutaj używać? Może N6 system, żeby go tak, wiecie, utentykować, bo za te robociki to się, mówię wam, tyle expa dostaje. Więcej niż za wszystkie roboty razem wzięte. A już nie mówiąc o tym gościu. Więc możliwe, że tu parę razy będę ginął, ale... No cóż. Czasem trzeba. Ktoś musi. Ale i tak, znowu się żuje burzy. GIN! DO IT! Everything is possible. Dobra. Pierdziele to, kurde. Decimator i lecimy. Robię z nimi co chcę praktycznie. Ale na serio, tutaj możemy zdobyć miliony pieniążków za challenge modzie na przykład. Ta planeta to jest po prostu farma hajsu. Wystarczy, że tak będziemy robić z jakąś połowę tutaj grania i już parę tysięcy zdobędziemy spokojnie. Takie, chyba na challenge modzie bez ani jednego hita zdobytego, tak mniej więcej 250, nie, jakieś 100 tysięcy na run miałem. Plus jeszcze zdobycie podwójnego mnożenia, oczywiście. To już jest ludzie przesrane, mówię. I można tutaj zdobyć skill points, za zniszczenie wszystkiego tutaj. Wszystkich szyb, wszystkich tych, cokolwiek to jest. Tych ubrań flag wiszących tutaj. Za zniszczenie tutaj wszystkiego dostajecie skill point. To jest fajne. Akurat o tym skill pointie pamiętam, bo to był chyba ten, przy którym się najlepiej bawiłem.
No i dobra, siebie od razu zniszczymy. Gin. Dziękuję. Może trochę jednak podekspię ten Sixty Storm. Myk, 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 myk. Przydałoby się w ogóle, według mnie, żeby sobie coś takiego dokupywać, jak w Pokémonach, że może nie wiecie, ale w Pokémonach jest jeden taki przedmiot, który można dać jakiemukolwiek Pokémonowi chcemy i żeby jak my walczymy, to żeby X dawał się do tego też Pokémona, który trzyma aktualnie ten przedmiot. No i tu się zaczyna ciekawa rzecz. Otóż fajnie by właśnie było, gdyby coś takiego do kupienia było w Ratchet & Clank'u i danie takiego upgrade'a do jakiejkolwiek broni. Wtedy nie musielibyśmy się martwić o to, że jakaś broń będzie dla nas za trudna do ekspienia. Ale na przykład by to było bardzo drogie i to byłoby fajne. Na przykład, nie wiem, 1 000 000 za taki jeden przedmiot. Według mnie to było dobre. Na przykład na takim challenge... Jeszcze by to było dostępne tylko na challenge modzie. Za 1 000 000 śrubek i to by było... No i to by było spoko. Dobra. Idziemy tutaj, żeby zdobyć śrubkę. Tak swoją drogą, ile już mam tych śrubek? Dobra, trwa zapis, ale dajcie mi włączyć to menu. Dziękuję. Special skins. Mam 19, lol. Jest, nasz Santa Ratchet i Piposaru. I Ninja. Wiesz co, kupmy sobie wszystkie te. Jakie nas stać w każdym razie. No, właśnie takie glitchy się pojawiają czasami. No i już nas nie stać, więc kupimy sobie jeszcze to. No i tyle. No i nie stać nas na raz, dwa, trzy, cztery. Na cztery tylko. No cóż. Ale fajnie, fajnie, fajnie. Oj, już nam tak mało brakuje do N6 systemu, żeby zupgrade'ować na 100 Pro. Tylko troszeczkę, tak malutko. Pyci, pyci, pyci. No i dziękuję bardzo. Teraz możemy nawalać. N90 Hurricane. Ciu! Ciu! Myk. Gin! Gin! Just do it! No. Everything is possible. Jeszcze nam się nanotek zupgrade'ował, jakby to nam jeszcze przeszkadzało. Dobra. Nie no, ten arsenał, który mamy, to... Jeszcze Rhino do szczęścia by mi tylko było potrzebne. Dobra, więc po prostu tutaj sobie już zbierzemy resztę tych pieniążków. Cały czas pieniążki mi w głowie tylko. Hajs tylko w głowie. A tak naprawdę to no, zbierzmy sobie resztę tych śrubek. Jeszcze tych tutaj, co się nudzą najwidoczniej. Nie widzieliście, co zrobiłem z waszymi przyjaciółmi? Nie widzieliście chyba. To ja wam przypomnę. Nadal tam lezą? Wiecie co, dla bezpieczeństwa mojego... Dam tutaj... Nasze wieżyczki. No i będzie fajnie. 14, lol. Ale szybko to wszystko schodzi. No i jeszcze tutaj nam pozostało. Jestem Mandalem. No i patrzcie, no już praktycznie mamy stan z drugiego odcinka. Z poprzedniego odcinka. Przed kupieniem PDA. A zaledwie zrobiliśmy z dwie, trzy planety. Więc to jest na serio. W tej grze. W przeciwieństwie do. Porównując zawsze tutaj Clanka 1, gdzie wylatywały bronie. Bronie. Śrubki do tej gry, to jest praktycznie niebo a ziemia.
Gdyby tak było w Ratchet & Clanku tym nowym na PS4, jak w tym, czyli że tyle by hajsu leciało, albo jak w tych nowszych, bo tam też sporo leci, to po prostu Game of the Year. Swoją drogą, ten Ratchet już dostał taki złoty status, że już wiecie, trafił już do tłoczni, żeby płyty zrobić i tak dalej. Gra jest już w 100% ukończona. Szkoda tylko, że ja nie będę w nią mógł grać, bo nie, to jest 4. Ale oczywiście kiedyś, jak sobie wreszcie PS4 załatwię, to na pewno raczej chętnie to musi być. A i taka smutna wieść, że PlayStation TV przestało już praktycznie... nie jest produkowany już przez Sony, można już tylko kupić, wiecie, jakieś używki, ewentualnie to pozostało w sklepach. I no to jest raczej jasne, bo według mnie PS TV było skazane na taką porażkę, bo no powiedzmy sobie szczerze, to po prostu było PlayStation Vita, było po prostu z niej dostęp do gier praktycznie został usunięty i port HDMI z prototypu został ujęty. I to według mnie Sony powinno sobie oszczędzić w ogóle trudu i po prostu dać już ten... Chociaż nawet by wydać PS Vita 3000 i dać tam to wyjście HDMI lub nawet takie wyjście kompletnie uniwersalne, jak to by miało PSP, żeby wiecie, można sobie było podłączyć to przez kable komponentowe, kable HDMI i tak dalej, i tak dalej. No i to by było świetne, bo przynajmniej każdy byłby zadowolony. Ja bym mógł z Vity nagrywać bez żadnego problemu. No i byłoby fajnie. Nawet nie trzeba by do tego żadnego kontrolera dokupować. Dobra, i teraz ty. Wiesz co, na ile to... No nie, dobrze, że przynajmniej tam miałem... Właśnie. Wiesz co... To jest po prostu krzanie, po to w kupie. Przeszedłem tyle... Już praktycznie dla mnie nic. Ja tu miałem serio Inferno. No teraz to masz przesrane już. Jeden hit. One hit kill. Masz po prostu przesrane. I szkoda, że po zakupieniu tego stroju nie jesteśmy tak OP. After all those hollow things, there is one thing you should know by now. Do not mess with Agent Clank. Incoming call from the Phoenix. Nice shooting, Clank. There's no telling how many lives you just saved. But we're not done yet. Huh? Al just finished decoding the data disk. Nefarious secretly constructed a second bioobliterator. A new model, even more dangerous than the one you just destroyed. Where is it? Nefarious has a master control center on planet Mylon. We believe the last bioobliterator is there now, guarded by an entire robot army. Then we'd better get moving. Be careful, guys. This time, they know you're coming. Tym razem wiedzą, że przychodzimy właśnie. Czy to jest planeta, o której myślę, że jest? Dokładnie. Niestety ludzie, ale ten odcinek będzie troszeczkę krótszy. To jest, ludzie, ostatnia planeta i nie... Odcinek nie będzie krótszy, dlatego że kończymy grę. Otóż... Niestety grę będziemy kończyć w następnym odcinku, gdyż ta planeta troszeczkę mi długo zajmie, a już nie mówiąc o finałowej walce. Więc nic mi nie pozostaje, jak pożegnać się. Oczywiście w następnym tygodniu, jak możecie się domyślać, będzie finał Ratcheta i Clanka. Trójki. Oczywiście po Ratchecie i Clanku, jak obiecałem, będzie Portal 2. I później dopiero zrobimy sobie z
To co pamiętam, Ratchet & Clank Going Mobile. Więc co, dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie i cześć. Pa, pa.